cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Czuwaj, witamy w Radio Opole. Dzień dobry, czuwaj. W miniony weekend zorganizowaliście 6. zlot chorągwi opolskiej w nietypowych okolicznościach, bo w Borach Stobrawskich. Tak, dokładnie. I w nietypowych okolicznościach, i też tak naprawdę w nietypowej formie, gdyż poprzednich kilka zlotów organizowanych było przez chówce chorągwi opolskiej. To jest ta struktura chówiec niższa, jest to struktura, tak, powiatowa. Zloty były wtedy w Kędzierzynie-Koźlu, w Nysie, w Opolu, w Brzegu, w Niemodlinie. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę odświeżyć tę formę, zrobić ją przede wszystkim wychodzącą ze strony Komendy Chorągwi, ze strony tzw. referatów, które zajmują się jakby pracą programową właśnie z chociażby z chówcami, i zrobić go w formie rajdu zastępów. A jak wygląda taki typowy zlot powiatowy? Typowy zlot powiatowy, tak naprawdę organizowany przez chówiec, bo to jakby nie jest zlot jakby osób tylko z chówca, tylko również całej chorągwi. Do tej pory te zloty wyglądały tak, że jakby przede wszystkim cały czas zlotu, mam tutaj na myśli noclegi, spędzaliśmy w jednym miejscu. Była na przykład gra całodzienna pokazująca walory danego miasta czy regionu, a wieczorem zaś ognisko, koncert, takie powiedzmy bardziej działania wspólne. Ale stacjonarnie, tak można powiedzieć. Bardziej stacjonarnie, tak. W tym roku natomiast trasa harcerska zaczynała w Krzywej Górze, trasa starszo-harcerska w Zagwizdziu. Starszo-harcerska, czyli? Czyli okres byłego gimnazjum, aktualnie mniej więcej 13-15 lat, tak. Dokładnie. Natomiast trasa Zuchowa, czyli te najmłodsze dzieciaczki, były ulokowane w szkole w pokoju. Natomiast w sobotę wszyscy tak naprawdę zeszliśmy się, czy zjechaliśmy w przypadku Zuchów, na teren siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego Władzy, i tam odbywał się przez kilka godzin taki wspólny program. No, Władza to jest takie miejsce, jeśli dobrze pamiętam, gdzie jest na swego rodzaju punkt szkoleniowy pokazujący uroki dworów stobrawskich. Tak, również dzięki współpracy w ogóle z Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym mieliśmy okazję uczestniczyć w prelekcjach i zajęciach prowadzonych przez pracowników parku, które jeszcze bardziej tak naprawdę pokazały nam walory tego miejsca. Ilu harcerzy wzięło udział w tym zlocie? Blisko 300. No, całkiem sporo. Tak, jest to taka, powiedzmy, no, liczba, powiedzmy, nie najwięcej, ile było do tej pory, ale tak jak na nową formę, myślę, że jest to w porządku. Czy to jest okazja, taki zlot, do, nie wiem, podejmowania jakichś uchwał, decyzji? Nie. Do tego są zjazdy wyborcze, na które przyjeżdżają delegacje, natomiast zlot jest okazją do tego, by harcerze, by też drużynowi instruktorzy, którzy widują się być może raz w roku, być może dwa razy w roku na jakichś różnych rajdach czy innych biwakach, mogli się spotkać, mogli podziałać razem, mogli poczuć się, że tworzą jedną harcerską wspólnotę województwa opolskiego. Jak silny jest ZHP na Opolszczyźnie w tej chwili? Jak silne jest ZHP na Opolszczyźnie? Liczbowo, czy struktury, tak. Tak, czy liczbowo jest nas ponad 2000 harcerzy, zuchów i instruktorów w 9 chówcach. Czyli 9 powiatów, można powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć. Czyli w dwóch was nie ma. Tak, to prawda. A w których? Nie ma nas, raczej też ciężko powiedzieć, że nie ma, dlatego, bo w niektórych powiatach, powiedzmy, harcerstwo działa, no na przykład w Prudniku jest tak, że harcerze z Prudnika działają pod chówcem Nysa. Kluczbork jakby jest takim miejscem, gdzie jakby ZHP całkowicie zaniknęło, okolice Byczyny. Z tego, co wiem, właśnie Kluczbork to jest to miejsce, gdzie z kolei silny jest ZHR. Tak, jest tam bardzo silny ZHR, także jakby naturalnie... troszkę. Nie, myślę, że to jakby naturalnie zastąpiliśmy się w danych miejscach, prawda? Też nie ma wtedy, powiedzmy, takiej złudnego wrażenia konkurencji, jak niektórzy myślą, że nie wiem, czy my ze sobą konkurujemy, prawda? Nie, nic z tych rzeczy. Pytam o to, bo no, pamiętam kryzys także finansowy, który mieliście kilkanaście lat temu, po powodzi, po tym, jak zmieniły się pewne zasady finansowania. Wtedy sprzedaliście na przykład ośrodek żeglarski nad Jeziorem Turawskim. Mhm. Był chyba nawet taki moment, kiedy w ogóle nie było polskich struktur, kiedy opolscy skauci podlegali Katowicom. Tak, był taki okres przez pewien czas. Na szczęście teraz jest już to jedynie przeszłość, taka nieco bardziej. Tak, taka nieco bardziej smutna, przede wszystkim karta w naszej historii. Czyli krótko mówiąc, wyszliście z tego kryzysu. Tak, wyszliśmy. Aktualnie jakby i działania Komendy Chorągwi, jak również działania chówców idą w naprawdę dobrym kierunku, także te lata poprzednie, mniej więcej okres lat 2000,
przełomu 90. i 2000. są już tylko i wyłącznie przeszłością. No ale pewien kryzys, takie mam wrażenie, przeżywa cały związek. No jutro w Warszawie zaczyna się tak zwany zjazd nadzwyczajny. No w programie nie tylko dyskusja programowa, ale także odwołanie naczelnika i głównej kwatery ZHP, ta główna kwatera, jak rozumiem, władzę, tak, związku. Tak, zarząd. Co się stało? Tutaj możemy tak naprawdę dyskutować, myślę, że do wieczora, co się stało, nie starczy nam czasu, jakby co się stało, jakby jakie są czynniki do tego, że stało się tak, jak się stało. Na pewno mogę odesłać do stanowiska Komendy Chorągwi Opolskiej, które jest dostępne publicznie, tam myślę, że wszystko wyjaśniliśmy, co my jako Komenda Chorągwi i jak my do tego się stosunkujemy. No bo z tego, co jakby napisał naczelnik ZHP w swoim liście, wynika, że ten zjazd został zwołany na wniosek kilku chorągwi, tak? To zdaje się, jest tak, że jeżeli 1/3 tak, zarządu trzeba zwołać. Tak, sześć komend chorągwi może zwołać zjazd. Wy nie byliście w tej szóstce? Nie, nie byliśmy. Na jaki jest powód zwołania? No proszę nam tak jakoś ogólnie to przybliżyć. Ciężko jest określić główny powód, dlatego, bo tak jak mówię, jest tutaj zbyt wiele czynników, które w oczach tych sześciu chorągwi, które zdecydowały się na zwołanie zjazdu, wpływa na to, że ten zjazd został zwołany. Myślę, że wszystko dokładnie można przeczytać w uzasadnieniach uchwał. A wy się odcinacie od tej szóstki? Jeszcze raz wspomnę, że jest to napisane w naszym stanowisku. Przede wszystkim odcinamy się od formy, w jakiej ten zjazd został zwołany. Czyli taki tryb nagły taki bardzo. Tak, tryb nagły i też jakby sam styl po prostu zwołania. Jakby uważamy, że można było to zrobić w innej formie. Krótko mówiąc, harcerzy nie powinni się tak kłócić, tak? Powinni zachować więcej spokoju. Tak, oczywiście. No harcerze tak naprawdę jakby cechuje nas braterstwo, tak? Które bardzo mocno przyświeca. No ale też jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? A poniekąd domeną ludzi jest niezgadzanie się. Więc jakby mamy prawo się nie zgadzać, ale już gijmy się pięknie. Ale myślę sobie, że lokalnie chyba bywa gorąco, bo tutaj widzę coś takiego, że na przykład przeczytałem o rozłamie w bydgoskim ZHP. Tam jakaś setka podobno harcerzy w ogóle wystąpiła i założyła coś takiego, coś nazywa Zrzeszenie Harcerskie Piąta.pl. A o tym czyli tam musi bardzo iskrzyć. Znaczy z reguły generalnie takie rzeczy biorą się z pewnych czynników ludzkich, prawda? Ktoś się z kimś nie zgadza. Czyli personalne wątki raczej. Nie potrafią dojść do porozumienia i takie rzeczy się dzieją. No ale jakby tam 100 osób założyło swoje stowarzyszenie. ZHP liczy ponad 110 tysięcy członków, więc jakby w skali całego ZHP jest to naprawdę drobny ułamek. Czyli lokalny konflikt, krótko mówiąc. Tak, myślę. No czytam też, że 5 z 8 członków tejże kwatery głównej nie dostało absolutorium. Normalnie absolutorium się dostaje za kwestię finansowe, tak jest w samorządzie, u was właśnie pieniądze, czy raczej działalność merytoryczna? Myślę, że raczej działalność merytoryczna. Tutaj w tym, aczkolwiek ciężko mi też powiedzieć na ten temat, dlatego, bo nie siedzę w tym osobiście aż tak głęboko, nie jestem... Znaczy jesteście za daleko, krótko mówiąc, Nie, tak? Broń Boże. Mówię tutaj personalnie akurat o mnie, gdyż jakby nie jestem delegatem na zjazd, pewnie gdyby przyszedł tutaj któryś z naszych delegatów, mógłby na ten temat powiedzieć dużo więcej, dużo bardziej szczegółowo, odnosząc się też do konkretnych punktów statutowych, czy do uchwał. Ja natomiast po raz kolejny mogę skierować do naszego stanowiska Komendy Chorągwi. No dobrze, a to dopytam jeszcze, tych delegatów macie dużo? Jak to wygląda technicznie? Znaczy generalnie każda chorągiew ma gdzieś tam pewną procentową liczbę delegatów. Od nas będą to, jeśli się nie mylę, 4 osoby. 4 albo 3 osoby. Bodajże 4. Ale tutaj mogę się mylić, bo niestety pamięć bywa zawodna. Czyli w tym zjeździe nadzwyczajnie weźmie udział w sumie kilkadziesiąt albo nie wiem, 100 kilkadziesiąt osób, tak? Tak, dokładnie. Reprezentacja wszystkich skautów w całej Polsce. Tak, wszystkich chorągwi. Jakby teraz będą odbywały się zbiórki wyborcze, na których jakby wszyscy instruktorzy, chociażby na przykład u nas z Chorągwi Opolskiej, będą tych delegatów wybierać. Znaczy u nas akurat dobierać, dlatego, bo dwójka delegatów tak naprawdę jest zastępowana, gdyż jednym z nich był komendant chorągwi, a druga delegatka szczęśliwie została mamą, także jechać nie może. Gratulujemy oczywiście. No też tak zapytam, a kiedy jest jakiś zjazd wyborczy u nas tutaj w regionie? One się odbywają co 4 lata, tak zwyczajowo? Tak. Ostatni był w listopadzie zeszłego roku. Stabilizacja pełna, 3 mamy lata. Mamy jeszcze dużo czasu. Kto jest szefem w tej chwili? Harcmistrz Łukasz Czarnecki. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj podharcmistrz, trudno to wymówić, Adam Panczocha, członek Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Druga część naszej rozmowy
na naszej stronie radiopole.pl można zobaczyć i posłuchać. Zostawmy kłopoty. Kto dziś wstępuje do ZHP? Za moich czasów, kiedy byłem młodym człowiekiem w podstawówce, w szkole średniej, no to był taki okres, kiedy władza ludowa próbowała wykorzystać harcerzy do indoktrynacji dzieciaków. To nie był ładny okres. Ja pamiętam, że w podstawówce jeszcze byłem harcerzem, bo człowiek się trochę bał, ale w średniej szkole już nie, no bo człowiek był odważniejszy, a nie chciał wpasować się w ten cały dyskurs wychowawczy przygotowany przez PZPR. Kto dzisiaj wstępuje do harcerstwa? Przede wszystkim ludzie, którzy chcą przeżyć przygodę. Dlatego, bo, no tak jak pan powiedział, w minionej tak naprawdę epoce harcerstwo było obowiązkowe. W danej chwili obowiązkowe. No nie omawiam, że tak. W danej chwili obowiązkowe nie jest. Jakby staramy się przede wszystkim pokazywać, że harcerstwo, że scouting jest świetną alternatywą dla młodzieży. Jest okazją do przeżycia przed komputerem. Między innymi jest okazją dla przeżycia naprawdę wspaniałych przygód, a pośrednio jakby stania się również lepszym człowiekiem, aktywnym obywatelem. I tak naprawdę myślę, że jest naprawdę dobrą alternatywą, bo chociażby z naszej strony, jako instruktorzy chorągwi opolskiej, staramy się robić to harcerstwo jak najbardziej nastawione na przeżywanie, na przygodę. Również współpracujemy najściślej w sumie ze wszystkich jednostek ZHP, ze skautami z Gruzji i często też organizujemy wspólne wyjazdy, wspólne wymiany, na których już instruktorzy mogą przeżyć przygodę w takim prawdziwie przygodowym miejscu, jakim są na przykład gruzińskie góry. Także kierujemy się przede wszystkim na przeżywanie i na wychowanie młodego człowieka na jak największą też merytorykę. No, gruzińskie góry, tam jest nie tylko malowniczo, ale tam też nie dotrą kontrolerzy z kuratorium, bo z tego co wiem, to trochę tak wygląda teraz, że ciężko zorganizować taki obóz jak kiedyś, taki na takich mocno dzikich, indiańskich warunkach, no bo wiadomo, bo sanepid, bo straż pożarna, bo kuratorium, nie wiadomo co jeszcze. Czy przede wszystkim jest to podyktowane, myślę, że względami bezpieczeństwa, jakby te normy się troszkę bardziej zmieniają, jesteśmy też innymi ludźmi, rodzice też inaczej podchodzą do wychowania dzieci niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy dziecko ma komórkę, gdzie dzieci były też puszczone bardziej samopas, prawda? I trzeba tak naprawdę dostosowywać się do tych czasów, ale starać się jednak robić tak, by zachowywać właśnie jak najwięcej z tego takiego puszczaństwa, z tej dzikości, dlatego to jest prawdziwa przygoda właśnie dla dzieciaków, prawda? Nie pojechanie na obóz, w którym śpi się, nie daj Boże, w ośrodku, czy na przykład nawet pod namiotami, ale na Kanadyjkach, tak? Prawdziwą przygodą jest pojechanie do lasu, zbudowanie swojego własnego łóżka, napchanie swojego własnego siennika tak naprawdę i przede wszystkim działanie w lesie, tak? Samodzielność. Jak najbliżej natury. Dokładnie, samodzielność. To jeszcze na koniec zapytam, jak bardzo się zmieniło ZHP? No bo czasy się zmieniają, tak? Zmieniają się nawet dokumenty programowe różne. Mhm. Czy są takie rzeczy, które mocno uległy zmianie, powiedzmy, w ostatnich kilkunastu latach? Tak, z pana perspektywy. Znaczy myślę, że na pewno właśnie to odejście od obowiązkowości, prawda? I również jakby od takiego wizerunku politycznego. Jakby ZHP jest organizacją totalnie apolityczną. Myślę, że również Nikt was nie próbuje politycznie jakoś wykorzystać? Nie. Jakby odcinamy się od jakby wspierania jakiejkolwiek partii politycznej, tak? Jesteśmy organizacją apolityczną o nastawieniu patriotycznym. Patriotyzm jest jakby bardzo w harcerstwie ważny i istotny, ale nie polityczność. A cóż się jeszcze zmienia? Wątek jak alkohol na przykład. To pamiętam, że to była taka... wiadomo, że to nie chodzi o alkohol, który będą piły młode dzieci, tak? Czy małe dzieci, ale dorośli harcerze, tak? Kiedyś była taka prohibicja bardzo mocna, tak? Abstynencja, a teraz już chyba nie. Tak, czy generalnie teraz ten punkt prawa harcerskiego, 10, został na zjeździe zmieniony, ale o tyle, że w tamtej bardzo takiej prostej formie, czyli że harcerz nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych, tak naprawdę nie był skierowany do całej masy innych używek czy innych tak naprawdę rzeczy, które młodzież mogą uzależnić, prawda? Bo jest cała masa rzeczy, które jeszcze bardziej mogą, czy jeszcze bardziej, równie mogą destrukcyjnie wpłynąć na młodzież. Wspomniany internet. Jest to, chociażby, tak? Tak zwane uzależnienia behawioralne, tak? Dokładnie. Czy już powiedzmy narkotyki lub dopalacze, prawda? Więc jakby ten punkt prawa został przede wszystkim rozszerzony o to, że harcerz nie poddaje się nałogom.
Bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Opole. Naszym gościem był dzisiaj podharcmistrz Adam Panczocha z ZHP. Dziękuję bardzo. Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.